Siemaneczko. Rozpuściłem je po robocie. Ale zaraz wam coś pokażę, co przyleciało. Siedzą na razie na szczycie domu. Jest to para. Na pewno para. Znaczy dwa. A co to będzie, to się okaże. Ale jeszcze takich gołębi to ja tutaj nie łapałem. Bynajmniej nie było. Nie wiem skąd to zawitało. Teraz posypiemy na ziarek trochę na ziemię. Ale sery już patrzą, żeby tylko zejść. Kurwa, ściemniacze. Tam to już miary chodzą. Się troszkę do góry wbiły. Ale te... To są te późniejsze takie. Choć widzę tu stare też. Się łajzą, nie chce latać. Głodne dlatego. Leżery dzisiaj nie dostały. Rano to... Jak to pościemniać? Wieśniaki tu wrzuciłem, bo się nie mogły sparować. W końcu się sparowały. Dałem je na osobny gołębnik, żeby samiec zaraz nie polazł do samicy, a samica do tego koka. Tyle czasu i nie mogłem je sparować. W końcu je sparowały. Wcześniej bym je może już sparzył, ale on tam kormiły motyla. Już nie chciałem tego rozwalać. Gdzie one są? Tu są. Na razie latają. Zobaczymy jak długo. Dobra, zaraz im posypię trochę. A widzę, te też chyba głodne, bo już tu siedzą. Ale sery. Dobra, spauzujemy. Posypię im trochę i zaraz zobaczymy, co to. Czy są mocno głodne, czy nie. Tutaj już po wstępnym śniadaniu. No zobaczcie te. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ale takie dwa siedzą. Czerwony i czarny. Może tutaj będzie lepiej widać. O. Kapucyny są. Nie wiem skąd to się wziął, ale skądś se przyleciały. Dobra, sypniemy im jeszcze jedzenia. Zobaczymy, czy zajdą. Ja tutaj łażą, zbierają. Ale tamte... Tamte nie. Nie chcą przyjść do gołębi.
Idę zaraz, Gabrysiu, ten, malować. Wiesz? Jak pomaluję... Tak, to cię pobuję, ok? Skąd te gołębie się tu wzięły? Nie mam pojęcia. Mogłyby zejść gdzieś niżej, to by było lepiej je widać. Nie wiem, czy mają obrączki, czy nie mają. Siedzą na dachu, to nie wiadomo. Tutaj już się zerwały znowu. Porąbane te gołębie, ale coś się chmurzy. O, poderwały się. Wygląda to na parę, ale czy jest para, to ciężko powiedzieć. Jedno siadło, a drugie tam poleciało. Zerwało się. By chciały siąść gdzieś niżej. Ładnie to wygląda. Białe ogonki. Gdzieś chyba się skitrały z tej strony teraz. Albo gdzieś poszły. Teraz zobaczymy, czy one są tu. Samiec siedzi z tej strony teraz. Samica? Samica jest czy nie? A nie, siedzą tu. Przyjemne gołębiaki. Ale co, na razie są tutaj, to jeszcze nic nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Dobra, jak wejdą, to może coś dogram jeszcze. Chyba, że spierdzielą. O, świry latają. Może zejdą do gołębi, zobaczymy. Zeszły. Zobaczcie. Wody szukają. Chyba im się chce pić. Kucynki. Bez obrączek chyba. Najmniej u tego nie widzę. Dobra, daj mi wody, może mi się chce pić. Siedzą na budzie, ale pić im się chce mocno. Szły do picia. Trochę im nalałem. Chodź. Może wejdą, zobaczymy. Mają chęć. Przyniosę może jeszcze trochę wody. Ten to już tak widzę, zagląda do głębinika. Ja, obrączek nie mają. Skąd to się wzięło? Nie mam żadnego pojęcia. Jaśniaki wskoczyły do picia. I tamte zejdą. Zobaczymy. Dobra, przyniosę jeszcze trochę wody. Nalałem wody i musiałem zmienić, bo żona mi powiedziała, że to woda do kwiatów z nawozem. A trzy gołębie się napiły. Ciekawe, czy czegoś nie będzie. Mam nadzieję, że im nie zaszkodzi. W sumie się nie...
Nie dopytałem. Zawsze konewka była pusta, a nie pełna. O, młody murzyn, którego zabrałem stamtąd, teraz się tam pcha. Cwaniak. Tu się wychował. Teraz szuka. Spadaj stąd. Nie, nie, koleżko, tam. Bij, bij, teraz macie czystą wodę. Już nie ma tej niedobrej. O, kapucynki. Ciekawe, czy to nie będzie para. Bo to tak wygląda. Młody wyszedł. Zakonnik. Ten Kuba Junior też już wychodzi na dwór. Ale wczoraj bidny coś mi taki był zmarnowany. Nie widziałem, o co mu chodzi. A on nie umiał pić spoidła. Ale zanurzyłem go tam parę razy. Zacyknął. O co chodzi. Dobra. A jak wejdą, to pokażę na następnym filmie. Pozdrowienia dla wszystkich. Patrzcie, wieczór się zbliża. Już sąsiada na altanie siedzą. Tam poszły. Szukają gdzieś miejsca na noc. Zerwały się z gołębnika, bo przecież oczywiście te barany musiały się pozrywać. No to nie posiedzą w chwili nawet. Poszły tam. Tak, zeszły już tutaj, to nie jest źle. Mam nadzieję, że przyjdą albo pójdą. Jedno z dwóch. Dobra, pozdrawiam i do następnych.